Cześć, witam Was serdecznie w nowym odcinku naszego vloga, odcinek numer 2. Dzisiaj moim gościem w biznesowym 5 O'Clocku jest Karol Piekut, z którym mamy w tym roku okazję i przyjemność współpracować w charakterze lektora języka angielskiego. Dlaczego zaprosiłem Karola? Ponieważ Karol jest bardzo interesującą osobą tutaj pod względem lingwistycznym, ponieważ pół życia spędził w Kanadzie, no i w Chinach. Karol, ciężko jest się nauczyć chińskiego? Bardzo ciężko. Pierwsze pół roku w Chinach zajęło mi nauczenie się mówienia w lewo, w prawo, ale na przykład mam osoby, które były pasjonatami i dzięki czytaniu książek w ciągu roku nauczyły się bardzo dobrze mówić po chińsku. Moja pani od chińskiego mówiła, że trzeba pisać duże znaczki. I to jest tak naprawdę podstawa, bo możemy mówić, wszystko będzie w porządku, ale bez tej umiejętności pisania i czytania to trudno jest jakby zrobić ten następny krok naprzód. A ja słyszałem, że właśnie znaczków to kanji też się nazywa w chińskim, bo kanji na pewno jest w japońskim. Tak, ale powiedzmy analogiczna zasada zapisu. Że powinno się uczyć na poziomie A2. Nie wcześniej. Zgadzasz się z tym? Na pewno na samym początku nie widzę potrzeby rozpoznawania znaków, bo sama nauka i rozróżnienia czterech tonów jest wymagająca, żeby zamiast koń nie powiedzieć mama. To było coś ma. Tak, ma. Tak. To jest jakby najważniejsze, nauczenie się wypowiadania nowych sylab i tak dalej. Jasne. Ile tak czasu zajmuje nauczenie się chińskiego w sposób taki komunikatywny? Zależy, czy jesteśmy na miejscu w Chinach. Pamiętam, że w momencie, jak zacząłem uczyć małe dzieci, które posługują się prostymi zdaniami, proste słowa, to w ciągu 2-3 miesięcy zobaczyłem, że nagle coś jestem w stanie powiedzieć, gdzie poprzednie pół roku tak nie bardzo mi wychodziło to. Okej. A jak to w ogóle się stało, że znalazłeś się w Chinach? Jak zapewne większość osób, które wyjeżdżało do Chin od strony gospodarczej. Szukaliśmy producentów chińskich, bo chcieliśmy importować produkty. Problem był taki, że często nie odpowiadali na maile. Jak się dzwoniło i mówiło po angielsku, to rzucali słuchawkę, no bo nie było często w firmie nikogo, kto by mówił po angielsku. I to akurat było jakoś świeżo po moim powrocie ze Stanów. W Warszawie były targi szkół chińskich. Pojechałem, zobaczyłem, złożyłem podanie i w sierpniu znalazłem się w Szanghaju. Super. I jak długo czasu tam spędziłeś? Rozbite na 2 pobyty, ale w sumie 5 lat z haczykiem. Okej. No dobra, i czym się zajmowałeś? Jak pojechałem, to próbą nauki języka chińskiego. Okej. Pod koniec już tam powiedzmy to wyglądało, że byłem sobie w stanie poradzić większości codziennych, prostych sytuacji. Też było mi łatwiej pojechać, sprawdzić, czy dana firma istnieje. I plus, będąc na miejscu, poznałem i Polaków, i Chińczyków, i praktycznie osoby z każdego zakątka świata. I w ten czy w inny sposób udawało mi się jakoś nawiązać te kontakty. Super. Czy tak z perspektywy czasu uważasz, że to było fajne doświadczenie, czy raczej, może nie mówmy strata czasu, ale jakby się to nie wydarzyło, to niewiele by się zmieniło w Twoim życiu? Wiele bym stracił od strony, już nawet abstrahując od strony finansowej, ale z doświadczeniem, jak różne może być podejście do wielu aspektów przez to, że mieszkałem w Chinach. Może nie do końca
pochwalam jakby, czy tam zgadzam się z podejściem do jednostki a ogółu, ale też rozumiem, że ta koncepcja indywidualizmu na Zachodzie to jest nasza i narzucanie ogólnie państwom nawet azjatyckim, że to jednostka ma być wolna i te wszystkie wartości, które my sobie cenimy. No Chiny pokazują, że nie jest to absolutnie dla nich priorytetem, nie jest ważne, wręcz często niewskazane. To znaczy, że oni bardziej skupiają się na ogóle niż na jednostce? Tak, no bo jeśli więcej osób ma pieniędzy, to więcej osób kupuje nasze produkty i wszystkim żyje się teoretycznie lepiej. No tak. To nie znaczy, że nie możemy się indywidualnie jakoś rozwijać, tym bardziej teraz. Nie ma żadnych przeszkód, żeby jednostka pracowała w korporacji, a wieczorem chodziła na jakieś bardziej niszowe koncerty czy wydarzenia kulturowe. Jasne. Okej, a powiedz mi, czy polskiemu przedsiębiorstwu, tudzież polskiemu przedsiębiorcy ciężko jest prowadzić interesy z Chińczykami? Zależy, czy chcemy eksportować, czy importować. Okej, no to powiedz nam o imporcie, bo to chyba najbardziej popularny temat. Może niekoniecznie dzisiaj, ale wśród polskich przedsiębiorców, ponieważ wydaje mi się, że większość przedsiębiorców, ale przecież większość ludzi jednak coś importuje, nawet przez kupię AliExpress. AliExpress akurat jest dosyć ważnym elementem tego wszystkiego względu na e-commerce w Chinach, ale jeśli chodzi o import, to, że chińskie produkty cieszą się złą sławą w Polsce i ogólnie na świecie, nie wynika z jakiejś, przynajmniej obecnej już, z nieudolności Chińczyków do produkcji dobrej jakości produktów, tylko my zakładamy, że chcemy kupić coś w takiej cenie. Chińczyk lubi interesy, zresztą od czasów jedwabnego szlaku z panelistego i dostarcza nam produkt taki, jaki chcemy w tej cenie. Wiadomo, że nie może być szybko, dobrze i tanio. Wybieramy w najlepszym wariancie dwa. Okej. Lubił negocjować? To w sumie w dużej mierze to jest tak podobnie jak u nas. Na targu trzeba się tam targować. Oczywiście ja pamiętam, jak już podczas drugiego pobytu byłem i chodziłem, kupowałem różne rzeczy, to najpierw zaczynałem po angielsku, żeby mi podali cenę. Oni tam napisali albo powiedzieli cenę. No dobra, to im mówiłem, a ja już długo mieszkam w Szanghaju, to może jakoś tańszą cenę dla po prostu lokalnego. No dobra, dawali lepszą cenę. No teraz, a jak mówię po chińsku, to jaką mi cenę dali? Tutaj pauza, bo nie ogarnęli, co się stało. No i tak w końcu się zbijało, a miałem taki jeden sklep. Gdy tak się targowałem i w końcu pani powiedziała, nie mogę ci sprzedać taniej, bo Chińczycy płacą więcej. Ale już byłem stałym klientem. Także można. Na pozór jest pewien dystans, ale z czasem, który w perspektywie chińskiej jest ważny, że tym dłużej, tym lepiej się człowieka poznaje i można mu zaufać. Okej. Czy lepiej jest robić interesy online, czy lepiej pojechać tam i robić interesy osobiście? Miks, zawsze. Okay. Ze względu na odległość nie jesteśmy w stanie za każdym razem jechać, więc komunikacja online, ale przez chińskie komunikatory jest najbardziej efektywna. Rozprawdzają swój komunikator WeChat równie często co my Messengera. Okej, rozumiem. Dobra. A kultura korporacyjna Chińczyków, czym różni się od kultury europejskiej? W jaki sposób, jakie są różnice, takie podstawowe różnice, najbardziej rzucające się w oczy różnice w momencie, kiedy wchodzimy po raz pierwszy w kontakt z chińskim biznesmenem? Coś, co nas może tak uderzyć, że kurczę, przecież my tak tego nie robimy. Albo odwrotnie. Znaczy tak, jest bardzo jasna hierarchia i jej trzeba przestrzegać. Osoby, które są znacznie poniżej naszego statusu społecznego, to jest najczęściej widoczne, jeśli w Chinach idziemy z chińskim kooperantem do restauracji, to osoby obsługujące nas w restauracji, im się wydaje rozkazy. Przynieś, zrób, podaj.
Ale tu mówisz od strony europejskiej czy od strony chińskiej? Czy to Chińczycy. Chińczycy wydają rozkazy tak. kelnerom, tak? Tak. Okej. Okay. Bo jest to osoba nas obsługująca i w tym momencie my jesteśmy panem. Okej. Okay. To też jest widoczne, jak ktoś pali papierosy, to Chińczyk często nam podaje z ręki papieros, bo to jest element, że on się... To jest ukłon w naszą stronę, że on nam wykonuje to dodatkową usługę podania papierosa. Okej. Ale przepraszam, tutaj mówisz nawet o przyjacielu, znajomym i tak dalej. Niekoniecznie, jeżeli prosisz o papierosa w restauracji, tylko nawet kogoś siedzącego przy stoliku, tak? Bardzo często szefowie firm kupują bardzo drogie paczki papierosów, które są w okolicach 50 zł za paczkę. I podczas spotkania po obiedzie, czy w trakcie obiadu, wyciąga tą paczkę i podaje nam, nie pytając się za bardzo, czy palimy, czy nie. Aha. A jak wtedy z odmową? Jeżeli nie palimy, to czy dla nich to jest ok, nie palisz, no to nie. Czy musisz, bo tak wypada? Znaczy, oni już się przyzwyczaili do tego, że obcokrajowcy mówią nie. Okay. Co w kulturze chińskiej... Tradycyjnie oczywiście, nie było dobrze odbierane, bo to było takie definitywne zakończenie czegoś, że jak mówisz nie. Dlatego w tych relacjach biznesowych bardzo rzadko zdarza się, żeby strona chińska w sposób bezpośredni powiedziała no. Mhm. Różne warianty wybierają, często jest tak, że ok, ale to ok, że przyjąłem do wiadomości to, co mi powiedziałeś. Okej, ale niekoniecznie się z tym zgadzam, tak? Niekoniecznie się z tym zgadzam, czy niekoniecznie będziemy to w stanie zrobić i będą myśleć nad tym, jak z tego wybrnąć, zachowując twarz. Okej, rozumiem. Jakie tipy, jakie porady mógłbyś dać początkującym przedsiębiorcom, którzy chcą właśnie wejść we współpracę z Chinami? Na co najbardziej zwrócić uwagę, czego się wystrzegać, tak z własnego doświadczenia? Ponieważ ty w tym momencie, z tego co wiem, również działasz jako konsultant. Tak. Mhm. Ponownie, jeśli robimy coś na małą skalę, jeśli to jest to możliwe, bym pojechał. Okay. Tylko może w tym elemencie jestem z tej starej daty. Okay. Ale mnóstwo polskich firm prowadzi eksportową czy importową współpracę ze stroną chińską. Często w ogóle nigdy się nie poznali, wszystko odbywa się drogą e-mailową i wszyscy są zadowoleni. Wiadomo, że relacja osobista ze stroną chińską jest dla nich dużo ważniejsza niż dla nas. Bo tam się robi interes z człowiekiem, a my robimy interes z firmą. Okej, rozumiem. W takim, powiedzmy, skrócie. A jak się zabezpieczyć? Prawnika chińskiego, prawnika polskiego, angielskiego, tłumaczyć? Jak to robić? Czy w ogóle trzeba się zabezpieczać? To nie jest tak, że każda firma chińska chce na co szukać. Aha. Oni chcą zarobić, my chcemy zarobić. To jest podstawa. Polskie umowy są nieistotne. Angielskie umowy, powiedzmy, mogą, ale mimo że jest to drogie, ja zawsze polecam anglojęzycznego prawnika w Chinach. Okay. Bo on stworzy umowę w taki sposób, w razie sporu sądowego ten kontrakt z języka angielskiego ustawowo musi być przetłumaczony na język chiński. I dobry prawnik jest nam w stanie sporządzić taką umowę w języku angielskim, która nam się będzie do zaakceptowania przez stronę chińską, natomiast daje malutkie pole popisu przy tłumaczeniu na język chiński, że ona będzie bardziej w naszym interesie. Aha. Takie niuanse tłumaczeniowe, że niby miało być do, ale może być maksymalnie 5, a nie do 5 dni. Czyli jakby takie gdzieś tam słówko. Okej, w świetle wydarzeń z ostatnich dni, jak myślisz, jak cała sytuacja z koronawirusem i z tą epidemią może wpłynąć, czy wpływa, czy już wpłynęła na kontakty handlowe między Polską a Chinami? No, zdecydowanie już wpłynęła. Jak ostatnio sprawdzałem dane
za styczeń Chińczycy przez ograniczenia, spadek produkcji ze względu na podróże i też nowy chiński rok, koronawirus, stracili w granicach 200 miliardów dolarów. I są opóźnienia w dostawach ze względu na to, że Chińczycy nie wszyscy wrócili do pracy ze względu na kwarantanny czy zalecenia. Ich dostawcy są w analogicznej sytuacji i to wszystko się przedłuża. No i wcześniej czy później to też się odbije na nas. Zresztą teraz w Polsce widać po cenach na żele antybakteryjne, jak ceny poszybowały. Maseczki. Paranoicznie w górę. Tak, ale zobacz, Chińczycy, bo z jednej strony Chińczycy, tak mówi się, że bardziej dbają o higienę osobistą niż Europejczycy, ponieważ bardzo często widzi się nawet chińskich turystów, którzy przyjeżdżają do Polski i noszą maseczki. No, czy one chronią, czy nie chronią, no to jest już bardziej kwestia dla osób zajmujących się, no, dla lekarzy. Czy to prawda, że Chińczycy właśnie bardziej dbają o tę higienę taką, żeby nie zarażać siebie nawzajem? Nie wiem, czy to może jest, żeby nie zarażać siebie nawzajem. Maseczki wynikają z tego, że większość Chińczyków, którzy przyjeżdżają do Europy, pochodzą z dużych miast, gdzie jest bardzo duże zanieczyszczenie. I w taki sposób próbują się chronić przed smogiem. Więc przyjeżdżają do nas i kontynuują te swoje przyzwyczajenia, że jak są poza pomieszczeniem, poza budynkiem, to chodzą w maseczkach. Natomiast czy są jakoś niesamowicie przewrażliwieni na punkcie higieny osobistej, to nie powiedziałbym. Okej, okay, dobra. Czy ich takie nawyki właśnie higieniczne bardzo różnią się od naszych, europejskich? Czy są mniej więcej podobne na zbliżonym poziomie? Zależy, gdzie spojrzymy, bo jeśli chodzi na przykład o jedzenie, gdzie każdy ma swój zestaw pałeczek, ale jemy ze wspólnego talerza teoretycznie. Aha, okay. Więc no, gdzieś tam naturalnym sposobem te bakterie się częściej wymieniają. Okej. A jak wyglądają kontakty osobiste między Chińczykami? Bo tutaj też jest dość istotne, tym bardziej właśnie w świetle ostatnich wydarzeń. Ja czytałem, że powinniśmy zachować, to chyba nawet World Health Organization dała takie wytyczne, że powinno się zachować metr czy półtora metra od osoby, z którą się rozmawia. Czy Chińczycy między sobą również zachowują tę taką odległość? Czy to jest bardziej tak jak u nas, że bliżej, dalej stoimy w zależności od kultury? Nie. Oni ogólnie jest tak, że ta przestrzeń między osobami powinna gdzieś być. Oczywiście nie mówimy o rodzinie, ale miałem taką sytuację, takie małe, powiedzmy, faux pas, że już kilka dobrych lat, było trzy chyba, współpracowałem z koleżanką i były jej urodziny. Nie, przepraszam, brała ślub. No i tak w sumie po naszemu złożyłem jej gratulacje i przytuliłem. No i był taki moment konsternacji, że no nie jest to na porządku dziennym, że osoba obca, mimo że się znamy z pracy i tak dalej, zbliża się do nas aż tak blisko. Okej. Okay. To ile? Jaka to jest odległość taka akceptowalna? Żeby nie trzeba było się za bardzo wysilać z koncentracją, że widzimy całą twarz w takiej perspektywie. Czyli coś jak my teraz widzimy. Tak, zdecydowanie. Czyli w miarę, powiedzmy, podobnie chyba, nie? Tak. Okej. Okay. A jak wygląda, jeszcze tak wracając do epidemii tutaj, czytałem też, że Chińczycy bardziej ufają medycynie ludowej i tym wszystkim herbatkom, naparom, niż zapewnieniom rządu. Że wszystko jest okej, że wszystko zaczyna być już pod kontrolą. To wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, pamiętam, jak moja szefowa, jak miałam problemy z żołądkiem, to mówiła: napij się ciepłej wody. Jak mnie głowa bolała, napij się ciepłej wody. Jak masz gorączkę, napij się ciepłej wody. Z nami jeden uniwersalny lek mają na tak, wszystko. Tak, no bo woda oczyszcza, więc... To jak w Anglii paracetamol. Tak. Jak złamiesz nogę, paracetamol. Boli cię głowa, paracetamol. Dokładnie.
To jest powiedzmy pierwsze. Druga rzecz, i to na wielu płaszczyznach, Chińczycy nie ufają oficjalnym źródłom informacji. Okay. Po prostu można by mnóstwo powodów dociekać, skąd to się bierze, ale ani stronom rządowym, ani powiedzmy, jeśli prowadzimy biznes i mamy stronę internetową, to dla nich to też nie jest wiarygodne źródło informacji. Okej, czyli szukając informacji na temat powiedzmy jakiejś firmy czy trendów na rynku, raczej te strony oficjalne powinniśmy traktować z przymrużeniem oka, tak? Znaczy one dodają wiarygodności, że jesteśmy na rynku, ale dużo ważniejsze będą różnego rodzaju fora, blogi, opinie na komunikatorach i mediach społecznościowych. Okej, jasne. Dobra, Karol. To było na tyle. Dziękuję Ci bardzo serdecznie. Dziękuję również. Do zobaczenia następnym razem.